Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tak jak widzieliście, wczoraj podmieniałem na felgi rezerwowe. Dzisiaj chyba pierwszy raz od 10 lat te felgi zostały wymyte. Myte kilkukrotnie. Jednak pomimo tego mycia widzicie, że te felgi wyglądają jak wyglądają. Miałem oddać je do renowacji. No, tutaj sobie już ją rozebrałem. Te miejsca, gdzie nakrętki przylegają, były przykorodowane. Tutaj pod spodem też będę to wszystko czyścił. Widzicie, to są takie wżerki. Tutaj felga ma takie wbicie, ale z tym sobie też poradzę. I do czego dążę? Do tego dążę, że postanowiłem jednak, że sam naprawię te felgi, sam je wypoleruję własnymi siłami. Jedną felgę już wstępnie udało mi się wypolerować. Zaraz Wam pokażę. Musimy przejść, bo tu jest na zewnątrz, gdzie ciemno robię, bo pracę robię. I popatrzcie. Tak wygląda felga, którą sobie sam wypolerowałem. Wiadomo, że jeszcze na pewno ją gdzieś tutaj będę popoprawiał. O, tu jeszcze jest brudne gdzieś. No ale wydaje mi się, że jak na własne siły efekt jest całkiem przyzwoity. Zawsze to kilka stów zostanie w kieszeni na inne może wydatki związane z Toyotą. Dekielka jeszcze nie naprawiłem, dekielek jest tylko wymyty, przyłożony. Tutaj też będę ten kolor lakieru zdzierał i prawdopodobnie zrobimy taki kolor, jak tutaj jest, oryginalnie. Pewnie taki był, natomiast ktoś go tutaj polakierował. Tu jest jakieś uszkodzenie mechaniczne, natomiast no nie jest auto nowe, mają 41 lat felgi. Natomiast wydaje mi się, że jak na warunki warsztatu, który nie specjalizuje się w polerowaniu, to wyszły nieźle. Jeszcze zastanawiam się, muszę tutaj skonsultować się z Kamilem i zapytać go, czy nie pokryć teraz tych polerowanych powierzchni lakierem bezbarwnym, no ale to już muszę z nim skonsultować. Także dużo pracy, a odnośnie tego, że zaoszczędzę może na polerowaniu, to nowy wydatek doszedł, ponieważ tak, opony widziałem, że są w ładnym stanie. To są z jednej osi praktycznie no 90% bieżnika. Już można powiedzieć nawet, że jeszcze gdzieniegdzie znajdziemy te tak zwane te frędzelki na oponach, czyli było bardzo mało jeżdżone. Natomiast tutaj opona jest 2002 roku, czyli bezdyskusyjnie, pomimo tego, że bieżnika jest bardzo dużo, idzie do wyrzucenia. No ale myślę, na drugiej osi były opony też, można powiedzieć, nówki. Natomiast ta opona jest 2008 roku, czyli bezdyskusyjnie oba komplety, czyli naprzód i na tył, idą do wyrzucenia. Magda jutro zamówi nowe opony, tak żeby nie robić dziadostwa, nie dziadować. Ja tutaj Wam mówię, że opony wymienia się już po 5-6 latach. Dlatego też tutaj one są bardzo twarde, bo mogą być bardzo głośne, niebezpieczne dla jazdy. I też jak najbardziej, pomimo to, że auto będzie robiło rocznie może 100 km, może więcej, może mniej, może na jakieś spoty będziemy przejeżdżać będziemy może lawetą. Natomiast zamówione zostaną 4 nowe opony. Także ja teraz biorę tutaj to uszkodzenie, będę szlifował. Tutaj sobie zeszlifuję z tej strony, tutaj od czoła. Później felgę daję na urządzenie do prostowania felg, po to, że będzie mi się ona cały czas kręciła. Ja będę przykładał do tych powierzchni, jak do tamtej, różne gradacje materiałowe, nawet papier ścierny też. I później to na końcu będę gąbeczkami, szmatkami, tak tam, żeby uzyskać to wybłyszczenie, polerował. Także zabawy bardzo dużo, czasochłonnej. Wiadomo, będzie to prawdopodobnie już cieszyło, jak to się wszystko założy, będzie wyglądało. Natomiast, tak jak widzicie, bardzo, bardzo dużo pracy. Tutaj postanowiłem też kiedyś nakręcić taki odcinek,
dla ludzi, którzy planują kupić auto klasyczne, z jakimi realnymi kosztami muszą się wiązać. Dobra, nie przedłużając, w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.